Czy borykasz się może z uporczywymi zmarszczkami, które pojawiają się na czole, bądź też z głęboką, już mocno zarysowaną lwią zmarszczką, to ja w dzisiejszym materiale pokażę Tobie, jak za pomocą tych małych baniek możesz masować i pracować właśnie te uporczywe okolice. Ja nazywam się Pani Bosa i na tym kanale testuję, doradzam i podpowiadam kosmetyki, jak i również zdradzam, jak w naturalny i przyjemny sposób możesz zadbać o swoje ciało i o piękny i młody wygląd twarzy. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, tak żebyś na bieżąco była informowana o wszystkich materiałach, które się tutaj pojawiają i zostaw kciuk w górze, żebym widziała, że obserwujesz ten film, materiał i żeby mogła go zobaczyć jak największa ilość osób. Jeżeli chodzi o masaż bańką chińską, no i najczęściej tak naprawdę bańki chińskie wykorzystuje się do masażu ciała, do masażu nóg w walce z celulitem, ale one bardzo fajnie się sprawdzają właśnie przy problemach ze zmarszczkami, które się pojawiają na twarzy, z problematycznymi właśnie zmarszczkami. I no moim zdaniem jest to najintensywniejszy tak naprawdę masaż, jaki można wykonywać. Natomiast zanim przejdziemy do tego masażu, to musisz wiedzieć, że oczywiście są przeciwwskazania takie jak do każdego innego masażu, ale głównym przeciwwskazaniem jest cera naczynkowa. Tak więc osoby, które mają bardzo mocną cerę naczynkową, bardzo mocny rumień pojawiający się i mocno pękające naczynka, niestety tego masażu nie mogą wykonywać. Natomiast jeżeli masz cerę naczynkową, ale ona jest taka delikatna po prostu, w sensie, że gdzieniegdzie tylko się te naczynka pojawią, to możesz ten masaż wykonać, natomiast wtedy tej bańki nie będziesz przysysać tak mocno, żeby to nie było takiego mocnego bodźca zewnętrznego. A druga sprawa, no to oczywiście będziesz musiała obserwować, jak ta skóra twoja reaguje na te masaże, czy nic się więcej nie pojawia, żadnych właśnie naczynek pękających. Tak więc najważniejsza rzecz to, żeby przez cały czas obserwować. Zresztą ja zawsze mówię, że każdy tak naprawdę w trakcie wykonywania masażu powinien obserwować, jak skóra reaguje na to, co się z nią dzieje. Dzięki metodzie masażu z wykorzystaniem właśnie bańki chińskiej bardzo mocno oddziaływuje się na skórę, na tkanki, na układ krwionośny i limfatyczny, dzięki czemu można uzyskać bardzo mocne ujędrnienie tej skóry, taką napiętą tą skórę. Bardzo fajnie pobudza właśnie to układ limfatyczny do pracy i ogólnie poprawia się, bardzo widoczna jest poprawa kondycji skóry twarzy. Sam masaż jest generalnie dosyć prosty i przyjemnym masażem pod warunkiem, że po prostu robisz to z wyczuciem. Trzeba zawsze dostosować tą intensywność masażu do swoich odczuć. Są rzeczy, o których należy pamiętać. Przede wszystkim, po pierwsze, odpowiednie nawilżenie skóry. Z tego względu, że ta bańka po przyssaniu, ona się przysysa do skóry i powstaje taka próżnia tak jakby, to żeby odpowiednio pracować, żeby nie narobić siniaków sobie z tą skórą, powinno się bardzo mocno właśnie tą skórę nawilżyć i najlepiej właśnie do tego masażu użyć oliwki. A druga sprawa, to o czym jeszcze musisz pamiętać, w momencie kiedy tą bańkę się przysysa do skóry, będziesz z nią pracować teraz, nawet jak nie jest nawilżona i natłuszczona ta skóra, to ta bańka za bardzo się nie chce przesuwać. Jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, nie odrywamy na siłę bańki. Zawsze jak chcesz zakończyć dany ruch, musisz zdusić tą bańkę tak, żeby puściła tą skórę właśnie, żeby nie pojawiły się sińce, żeby nie pojawiły się jakieś popękane naczynka, których oczywiście nie chcemy. Chcemy, żeby ten masaż poprawił kondycję skóry, a nie pogorszył. Moim zdaniem do tego rodzaju masażu najlepsze są bańki silikonowe i dla mnie się najlepiej sprawdzają. Można je kupić w zestawie razem z bańką do ciała, do ujędrniania nóg i tak są najczęściej chyba właśnie w zestawach takie bańki i są dwa rozmiary bańek. Większa bańka do pracy właśnie na całej powierzchni czoła i mniejsza bańka, którą możesz sobie pracować w okolicach oka, pod brwiami, bądź też jeżeli masz drobniutką twarz, to właśnie tutaj pomiędzy brwiami świetnie się sprawdzi, żeby pracować z tą lwią zmarszczką. Dwa słowa jeszcze zanim zaczniemy masaż, to dwa słowa jak używać tej bańki. Bańkę najlepiej jest ścisnąć sobie na samym środku i wtedy uzyskujemy takie optymalne przyssanie tej bańki do skóry.
o, ona się trzyma. W momencie, kiedy im dalej będziesz zduszać tą bańkę, tym mniejsze przystanie będzie. I tutaj jest właśnie podpowiedź dla osób, które mają delikatnie naczynkową cerę, a chcą wypróbować ten masaż, to właśnie najlepiej jest tą bańkę sobie tutaj bliżej końcówki zdusić, żeby to przystanie nie było takie mocne i żeby ten masaż nie był tak intensywny. Natomiast jeżeli zdusimy bliżej tutaj dołu tą bańkę, to przystanie będzie bardzo, bardzo mocne. Tak więc najlepiej jest po prostu ją zdusić sobie na środku. Musisz, tak jak wspomniałam wcześniej, dostosować to wszystko do siebie, do swoich odczuć i do swoich potrzeb. Taka moja mała podpowiedź. Masaż możesz zawsze rozpocząć sobie od pobudzenia węzłów chłonnych i pobudzenia właśnie pracy układu limfatycznego. Jak dokładnie to zrobić? Znajdziesz to w moim ostatnim materiale, gdzie opowiadam, jak sobie radzić z opuchnięciami twarzy. Link albo się pojawi właśnie tutaj na ekranie, albo jest w opisie. Tak więc zachęcam Cię bardzo serdecznie, żebyś zajrzała właśnie do tego materiału, żebyś zobaczyła, jak pracować z tymi węzłami chłonnymi, ponieważ można to albo osobno wykonać takie pobudzenie węzłów chłonnych, albo właśnie przed takim masażem, przed taką pracą z bańką chińską. No i co? Fajnie tak naprawdę by było, gdybyś sobie chociaż raz w tygodniu takie pobudzenie węzłów chłonnych zrobiła. Wtedy unika się opuchnięć twarzy, wtedy ten układ limfatyczny jest bardzo fajnie pobudzony. Tak więc taka moja podpowiedź. Odsyłam Cię i zachęcam Cię, żebyś obejrzała mój wcześniejszy materiał. Dobra, w takim razie zaczynamy masaż. Tak jak mówiłam, przede wszystkim trzeba odpowiednio natłuścić tą skórę, wcześniej wykonać demakijaż, tak, i natłuścić odpowiednio skórę, czyli nie żałuj tej oliwki. Wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby ta oliwka spływała po tej twarzy, ale bardzo ważne jest to, żeby faktycznie ta bańka miała poślizg, żeby sobie tutaj problemów i siniaków nie narobić, bo nie chcemy tego. Więc rozprowadzamy. Oczywiście taki masaż bańką chińską można wykonywać na całej twarzy. Ja dzisiaj się skupiam na czole, ale myślę, że w jakichś kolejnych materiałach inne partie twarzy też będę pokazywać. Ok, czyli tak jak wspomniałam, natłuszczamy bardzo mocno, bardzo intensywnie i bierzemy tą większą bańkę. Jeżeli będziesz miała dwie bańki, to oczywiście możesz pracować sobie wtedy dwoma bańkami jednocześnie. Jeżeli masz jedną bańkę, to opracuj sobie najpierw jedną stronę czoła, potem drugą stronę czoła. Tak więc nie trzeba inwestować od razu w dwa zestawy. Ok, w takim razie przysysamy bańkę i rozprowadzamy ją do węzłów chłonnych na szyi. Jeżeli w trakcie tego masażu bańka Ci się oderwie, to się nic nie stanie. Wtedy w tym miejscu, w którym się oderwała, to po prostu przysij ją jeszcze raz. Tak, żeby płynny ruch wykonać. Ale to jest normalne, że te bańki się odczepiają w trakcie masażu. Ta twarz nie jest gładka, nie jest, ma wypukłości, tak więc gdzieś tam na tych wypukłościach później może się ta bańka odczepić. Ok, i oczywiście po opracowaniu jednej strony opracuj sobie drugą stronę czoła. Ok, drugi ruch, który będziemy wykonywać, to są tak zwane ruchy liftingujące, czyli najpierw możesz się skupić, parę ruchów wykonać sobie na środku czoła, pomiędzy brwiami, w kierunku włosów i później ruchy na boki. Zawsze zaczynamy pomiędzy brwiami i kierujemy się najpierw ku górze, a potem na boki. Jeżeli na samym początku odczuwasz, że sprawia Ci problem zduszanie tej bańki, że jest ona zbyt twarda, te bańki są różnego rodzaju tak naprawdę i one mają różną twardość, to możesz sobie na początku włożyć ją do gorącej wody. Ten silikon pod wpływem ciepła trochę mięknie, nie ma to wpływu na efekt i jakość masażu, ale będzie Ci troszeczkę łatwiej tak naprawdę zdusić tą bańkę. Dobrze, ja do kolejnego ruchu będę wykorzystywać akurat tą mniejszą bańkę, ponieważ tą większą jest mi bardzo ciężko ten ruch wykonywać. Dlatego też tą mniejszą bańkę przysysam pomiędzy brwiami i wykonujemy okrężne ruchy.
W miejscu, w którym pojawia się ta uporczywa, niechciana lwia zmarszczka. I jeszcze raz przyssać. Tutaj tą mniejszą bańką, jak będziesz pracować, to możesz ją sobie zdusić właśnie bliżej nasady, żeby to przyssanie było troszeczkę mocniejsze pomiędzy brwiami, żeby faktycznie ten efekt był bardzo fajnie widoczny. I tą samą bańkę możesz wykorzystać na zrobienie takich właśnie krótkich ruchów w samym miejscu, gdzie powstaje lwia zmarszczka, żeby popracować tutaj nad tym miejscem. Ostatni ruch z wykorzystaniem małej bańki to też taki promyczek, jak przed chwilą robiłyśmy. I rozprowadzamy najpierw na środku i na boki. Jeżeli będziesz miała możliwość, jeżeli uda ci się ten ruch wykonać bez odrywania bańki, nie jest to proste, ponieważ tak jak mówiłam, przez to, że ta twarz nie jest równa, gładka, ma wypukłości, to ta bańka się odrywa, to możesz sobie wykonywać takie płynne ruchy, że tak powiem. Jeżeli nie masz takiej możliwości, nie wychodzi ci to, to ze spokojem po prostu wykonaj 3 ruchy po linii z lwiej zmarszczki, 3 ruchy rozprowadzające na boki i to samo na drugą stronę. Ok, i wracamy z powrotem do naszej większej bańki i tutaj już pracujemy na całej powierzchni czoła, robiąc takie zygzaki, pracując z tymi napięciami uporczywymi i niechcianymi zmarszczkami. I ostatni ruch, który wykonujemy, to jest powtórzenie pierwszego ruchu, czyli odprowadzenie jeszcze raz tej limfy do węzłów chłonnych. Ten ruch możesz pracować nad tym, żeby ten ruch był powolny, spokojny, z tego względu, że limfa przez nasze całe ciało, przez układ limfatyczny przepływa bardzo wolno, czyli staramy się dopasować do pracy właśnie układu limfatycznego. I oczywiście to samo robimy na drugiej stronie. I to już cały masaż, który możesz wykonywać tak naprawdę pracując właśnie z okolicą czoła i z lwią zmarszczką. Jak sama widzisz, nie jest to nic skomplikowanego, a jeżeli udało się tobie zrobić razem ze mną ten masaż, to zostaw w komentarzu informację, jakie są twoje odczucia, jakie są twoje spostrzeżenia. Ja jeszcze tylko dodam, że taki masaż bańką wykonuj maksymalnie 3 razy w tygodniu, nie częściej, z tego względu, że jest to właśnie intensywny masaż, żeby też nie pobudzić za bardzo tych tkanek, żeby ich też nie przyzwyczajać w jakimś stopniu do tego bodźca zewnętrznego. Tak więc maksymalnie 3 razy w tygodniu taki masaż wykonaj, niech on trwa około 5-10 minut, jeżeli będziesz miała możliwość. Jeżeli nie masz tyle czasu, to pamiętaj, każdy ruch, każdy kilka minut poświęcone na taki masaż przybliży cię do tego, żeby ta twarz wyglądała pięknie, żeby wypłycić te niechciane właśnie zmarszczki. Tak więc jeżeli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego masażu, to również zostaw je w komentarzu, ja na pewno odpowiem na wszystkie pytania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam cię do tej subskrypcji. Zostaw również kciuk w górze, będzie mi bardzo miło pod tym filmikiem, jeżeli go zostawisz. I zapraszam cię też bardzo serdecznie na moją stronę internetową, na której będziesz mogła zapoznać się z moim kursem VOD od nowa twarzy, w którym zdradzam jeszcze inne techniki pracy, naturalnej pracy ze swoją twarzą, tak żeby ona pięknie i młodo wyglądała przez wiele, wiele lat. Na dzisiaj ci serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku.